Покой з вами. Чтогодника Пані, siostry zakonne, umiłowani Chrystusie Panu, bracia i siostry, gromadzimy się w ten dzień 2 listopada o tej porze wieczornej, tak tradycyjnie jak zawsze w naszej prastarej katedrze lwowskiej, aby modlić się za naszych pasterzy. W tym roku pewnie szczególnie gromadzimy się, aby modlić się za świętej pamięci naszego kardynała Mariana Jaworskiego, który przed kilkoma tygodniami odszedł do domu Ojca. Też w tych dniach modlimy się za świętej pamięci biskupa Jana Niemca, który odszedł w Polsce, a posługiwał w naszej metropolii jako biskup pomocniczy w diecezji kamieniecko-podolskiej. W tych ostatnich miesiącach do wieczności odeszło dwóch naszych kapłanów, ksiądz Franciszek i przed tygodniem tutaj w tej katedrze żegnaliśmy księdza Igora. Prośmy Boga, aby tych wszystkich naszych pasterzy, kapłanów, osoby konsekrowane, Bóg swym miłosierdziu przyjął do chwały nieba. Się za zmarłych arcybiskupów. Szczególnie pamiętajmy o zmarłym kardynale Marianie Jaworskim, zmarłych biskupów, zmarłego księdza biskupa Jana Niemca, kapłanów księdza Franciszka, księdza Igora, diakonów, za zmarłych braci i siostry zakonne. Zmiłuj się nad nimi. Zmiłuj się nad nimi. Boże, wiekuisty pasterzu i rządco całego świata, wysłuchaj modlitwy swojego ludu i przyjmij do wiecznej chwały wszystkich, którzy mieli udział w świętej służbie kapłańskiej Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Życie. Akademia.